Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Mission 24, a jest to pierwszy odcinek z gry Port Royal 2. Zastanawiałem się trochę, czy nie nagrać aby serii z tej gry, ale potwierdził moje przypuszczenia mój jeden z widzów. Fenix, bardzo ci pozdrawiam, dziękuję za komentarze. Dzięki tak naprawdę jemu zdecydowałem się nagrać tą grę po raz kolejny. Spodziewam się odcinków mniej więcej 20-minutowych. Jeśli chcecie mieć spolszczoną wersję, bo oficjalnie ona nie jest spolszczona, oraz jeśli macie bóg z wodą, to na kanale są dwa poradniki. Po pierwsze, jak spolszczyć się, po drugie, jak poradzić sobie z bugiem z wodą, żeby ona wyglądała tak, a nie tak pulsowała, co tak naprawdę staje tą grę niegrywalną. Dobrze, ale my zaczniemy, weźmiemy mistrz, nazwiskę sobie damy oczywiście ty. Tutaj weźmiemy doświadczenie handlowe, czyli otrzymujesz rabat w wysokości 5% na wszystkie towary, jeśli będziesz handlować samodzielnie. Niestety no jakość tych napisów nie jest super, no ale co zrobisz, gra jest z 2004 roku, czyli w sumie to jest mój rok urodzenia, także nie możemy oczekiwać po niej jakichś tutaj wielkich rzeczy. Aktywy początkowe to ja nigdy nie biorę złota, wolę zacząć z lepszym statkiem, ale z mniejszą ilością złota. I zaczniemy, wydaje mi się, że tutaj Margarita byłaby najlepszą opcją. I rozpoczynamy grę. Chwilę zajmie nam załadowanie się gry, ale to nic, ponieważ praktycznie już się załadowała. W grze generalnie chodzi, oprócz tego, że jest to taka trochę piracka gra, to jesteśmy na Karaibach w roku 1600, jeśli dobrze pamiętam. I po prostu musimy handlować, zdobywać, tak, 1600, zdobywać pieniądze, tutaj upgrade'ować się, dzięki temu rozwijać się. Wszystko będę mniej więcej tłumaczył wam w miarę upływu czasu. Witaj. Zaczynasz swoją karierę w hiszpańskim mieście Margarita w roku 1600. Twój konwój znajduje się w porcie, składa się nie z uzbrojonego brygu. Posiadasz gotówkę w kwocie 20 tysięcy złotych monet. Masz także zezwolenie na wznoszenie budynków i zakładanie przedsiębiorstw w mieście Margarita oraz masz już magazyn w mieście. Ponieważ jesteś młody i niedoświadczony, osiągnąłeś tylko rangę majtka, a zatem nie możesz jeszcze dowodzić następnymi konwojami ani kupować dodatkowych zezwoleń na budowę w innym mieście. Twoja ranga zależy od sumy twoich aktywów, na które składają się gotówka i majątek materialny. W tej chwili aktywów wynoszą około 61,5 tysiąca, czy 61,800. Otrzymasz następną rangę, gdy twoja aktywa osiągnie 100 tysięcy. No i generalnie trzeba po prostu zarobić pieniądze. Mechanika w tej grze jest taka, że mamy tutaj swój statek, mamy pozwolenie na budowę, ponieważ jak się wejdziemy na przykład do Puerto Santo, a nie możemy tam wejść, bo nie mamy statku, ale dobrze, to szybko tam popłynę, nic nie stracę na tym. Dobrze, jesteśmy w Puerto Santo, tutaj widzicie, powodzenie handlu, jak dojdzie do 100%, będziemy mogli kupować zezwolenie na handel. Jeśli to zezwolenie już kupimy, i oczywiście będziemy musieli handlować z tym miastem, to będziemy mogli wybudować magazyn, bo bez magazynu nic nie wybudujemy. Bo możemy tutaj budować. Znaczy, obszary mieszkalne, szpital, szkoły, no i te drzewka, które nic nie dają, to możemy wybudować. To są moim zdaniem najmniej opłacalne rzeczy, dopiero później może coś tam się można w to pobawić. Ale magazyn jest już wybudowany. Jak już mamy magazyn, możemy wybudować. W zależności od tego, co produkuje dane miasto, bo każde miasto ma inne rzeczy do produkcji. Jak widzicie. To możemy postawić budynek, przedsiębiorstwo, które będzie to produkować. W Margarycie można wybudować pszenicę, plantację owoców, cegły. To są takie trzy podstawowe, które pracują tak jakby za darmo. Nie musimy ich dostarczać, żeby się tworzyły rzeczy. Oraz ubrania i liny. One są droższe. Kosztują więcej materiału, bo po 60, a nie po 30. Ale do tych ubrań i lin trzeba także dostarczyć jutę albo bawełnę, no, w zależności co będziemy chcieli robić, tak? Ale one, no jak widzicie, one są droższe, one nie kosztują 90, tylko 300, ale trzeba dostarczyć jutę i
bawełnę, a ona tutaj nie jest produkowana, czyli trzeba ten handel robić, tak? Dobra, to jak to już mamy omówione, kościół, jeśli ludzie mają same morale, można tutaj pobłogosławić okręt i wtedy będą morale o wiele lepsze. Pałac gubernatora, misje, skarbnik, można wziąć pożyczkę, a czasami zdarzy się okazja, że oni będą chcieli od nas wziąć pożyczkę na przykład na pół roku albo więcej. I my wtedy im damy 100 tysięcy, bo tak naprawdę o tym zapomnimy i za pół roku wpłynie nam 150 tysięcy, także opłacalne. Tawernie. Hazard. Gra w karty. I możemy nająć kapitana. Tego się nie opłaca, bo ma 0 punktów. Nasz ma punktów 1. Opłaca się najmować lepszy kapitan, ponieważ po osiągnięciu 4 możemy zrobić szlak kupiecki. Czyli zaznaczamy sobie miasta. Na razie mamy odkryte, jak widzicie, w prawym dolnym rogu tylko 5. Jak będziemy odkrywać, to one są tutaj, te miasta, one są wszędzie tutaj poukrywane, że tak powiem. To będziemy mogli zrobić mu szlak handlowy. 15 miast chyba on będzie mógł zgarnąć i robi się takie kółko wtedy tym statkiem i on sam sobie jeździ, sam kupuje, sprzedaje i zarabia. I my bierzemy inny statek, innego kapitana i robimy wszystko sami. I w pewnym momencie już jest nieopłacalne za dużo szlaków handlowych, bo za dużo nas to kosztuje, ale tak 3-4 szlaki handlowe to jest super, bo wtedy bardzo dużo się zarabia i praktycznie nic nie trzeba robić. I wtedy, jak te szlaki handlowe będą dość rozwinięte, czyli stoczni wam pokażę na przykład, będą wyposażone w bryk, bark i pinasę i będą miały to 200 ton, to wtedy można zacząć na przykład już kupować galeony, czyli tutaj takie statki do walk i zacząć walkę powoli. Bo wtedy będziemy stali finansowo i będziemy mogli się zacząć w to bawić. Dobrze, a więc mniej więcej wszystko mówiłem. Tutaj mamy zasoby oraz rzeczy do wojny, żeglarzy i ludzi. Ludzi się bardzo opłaca brać, ponieważ oni się bierze za darmo, a do miasta daje się jednego za 100. Czyli tak naprawdę darmowy zarobek. Na początku patrzymy, co tutaj, czego jest dużo, co można kupić tanio, a potem gdzieś sprzedać drogo. Najbardziej opłaca się handlować tymi, bo one są najdroższe, czyli przyprawy, wino i narzędzia, ale przez to, że są najdroższe, to nie w każdym mieście jest ich dużo. To akurat nie jest ich bardzo dużo, ale przyprawy i wino można wziąć po 10. Weźmiemy też pszenicę, owoce. Można wziąć też te cegły. Może tą kukurydzę i cukier. I jak widzicie, mam praktycznie zero złotych monet. Także od razu jedziemy to sprzedać. Tutaj sobie kliknę H i wtedy będziemy mieli taki szybkie otwarcie handlu. I po prawej stronie widzimy, za ile my kupiliśmy to 10 sztuk. Średnia za jedno. A tutaj jak sprzedajemy, no to za jedno, no tutaj 208, ale daje 10, to średnio sprzedam to za 190, czyli zarobek jest. Tak samo z cegłami zrobimy i możemy tutaj kupić na przykład troszkę juty. I tak samo możemy kupić trochę kakao. I tyle. I polecimy do... Ale zanim pojedziemy do Port of Spain, sprawdzimy w tawernie, czy nie ma jakiegoś lepszego kapitana. Nie ma. I jak widzicie, troszkę pohandlowałem i jest 7%. Czyli trochę będę musiał pohandlować, zanim to 100% osiągnie. Dobrze, tutaj widzę, że owoce jak najbardziej sprzedamy. Też sprzedamy parę przypraw i wina. Za to weźmiemy jutę, dopóki kosztuje 114. Okej. A, już nie mogę, bo już mam cały statek zapełniony. Sprzedamy im tą pszenicę i może wezmę jeszcze troszkę tej juty. Dobra. I wezmę trochę tej kukurydzy też, bo jest tańsza niż my kupiliśmy ją wcześniej. Dobrze, mamy 180. Nie weźmiemy, bo nie mamy miejsca. I jak w sumie tak patrzę, jeszcze sobie zobaczymy, czy to jest. Jest 2 punkty, no to weźmy. Weźmy go. On, dzienna pensja wynosi 15, a im będzie lepszy, tym więcej będzie tej pensji kosztować. Myślę, że wydaje, że jeszcze możemy po 2 sprzedać, albo nawet po 3. Zawsze to trochę zarobku. I teraz lecimy, odkrywamy kolejne miasta, proszę bardzo, Grenada. Angielska tym razem. O, i tutaj macie, widzicie, kupiliśmy za 700, sprzedajemy za 1200 ponad.
prawie 1200. Mają tutaj bardzo dużo kakao, także kakao też kupimy. Nie potrzebują ludzi. Ale nic już tutaj nie sprzedamy w tej granacie. Sprawdzimy tylko, czy w tawernie coś jest. Nie jest. Taki gościu. Okej. Okay. Zaraz zajmiemy się sprowadzeniem cegieł i drewna do naszej Margarity. Na początku będę sprawdzał tych żeglarzy, żeby chociaż jednego kapitana mieć na tym czwartym, na czwartym poziomie, ponieważ to bardzo dużo daje. Jeśli będą potrzebować ludzi, to będzie to widać. Widzicie, tutaj jest taki nadmiar osadników, to piszę tutaj. Gwadelupa. W Gwadelupie chcą kukurydzę, bo pewnie produkują mięso, dokładnie, także my im sprzedamy drogo. A tanio możemy na przykład kupić mięso. Wejdziemy do środka, sprawdzając, czy w tawernie jest jakiś dobry żeglarz. Nie ma, cały czas dwójka. Tutaj możemy sprzedać dwa mięsa, zawsze troszkę zarobimy. Nie sprawdziłem, czy jest tam... nie sprawdziłem, czy jest tam jakiś dobry żeglarz, ale tutaj jest za mało osadników. I tak jak o tym mówię. Sprzedamy sobie 5, dostajemy 500 za darmo. To sprawdzimy od razu tawernę, nie ma nikogo z dobrego. Możemy kupić trochę pszenicy i 3 narzędzia. Choć nie, sprzedajmy tą pszenicę, wiem, czy trochę traciłem teraz, ale kupmy 13 narzędzi. Dlaczego? Bo wrócimy do Antiguły i po prostu sprzedamy im te narzędzia, póki kosztują ponad 900. Dokładnie. I teraz już będziemy wracać, także wrócimy do Martyniki, ponieważ Gwadelupie raczej nie sprzedamy. A tutaj jednak też nie. Także kupimy może trochę narzędzi. 5 przypraw. A nie, nie mam miejsca. Dobrze, to nie kupimy 5 przypraw. Tutaj te przyprawy sprzedamy. I narzędzia też sprzedamy. Zostaje nam 3. Kupimy trochę desek. Grenada. W Grenadzie potrzebują mięsa. Także my im to mięso dostarczymy. Proszę bardzo. I tak samo narzędzie. A kupimy cegły i deski. Port of Spain. Dopłynęliśmy. I nic nie kupimy. Możemy w sumie zostawić tych osadników, bo takich wozimy, a potrzebujemy teraz najbardziej miejsca. Puerto Santo. Nie sprzedam im drewna, ponieważ my drewno potrzebujemy. Tutaj sprzedam tą miutę z dużym zyskiem. I teraz tak, kupimy 10 cegieł, je oddamy do magazynu i pojedziemy do Port of Spain, aby kupić deski. Nawet w trochę wyższej cenie, ponieważ teraz wrócimy znowu do Margarity. Damy tutaj 30 cegieł. 30 desek. I mistrz budowlany. Budujemy sobie może ceglarnię. Ponieważ cegły nie dość, że można sprzedać, to przydadzą nam się do budowy kolejnych przedsiębiorstw. Także one tutaj będą się powoli budować. Jak się zbuduje, potrzeba 30 pracowników. Jak się uzupełni, to oni będą tam dziennie trochę cegieł produkować. Teraz możemy pojechać na eksplorację w drugą stronę. Zakupić przyprawy, wino, ubrania i liny. Nie kupimy, bo już nas nie stać. Sprzedajemy z ogromnym zyskiem. Tak samo ubrania. Kupujemy cegły, ponieważ jest ich tutaj dużo, a także pszenicę. Miutę też można kupić. Sprawdźmy, czy w tawernie coś jest. Nie ma. Puerto Cabello. Sprzedamy im 10 pszenicy. Kupimy może kukurydzę i jutę. Sprawdzimy oczywiście tawernę. Jeżdżamy do następnego miasta, w którym sprzedamy pszenicę. Kupimy cegły. I akurat w Coro potrzeba cegieł, także te cegły im sprzedamy. Potrzeba także troszkę kukurydzy, tak strzeżeń trochę sprzedamy.
I 10 juty też im sprzedałem, bo je mają mało. Można u nich za to kupić parę kawy. Póki 171 kosztuje, to kupujemy, ok. Tutaj, jeśli dobrze pamiętam, są około dwa miasta. Maracaibo, którym możemy zakupić owoce oraz cegły. Wejść również do środka, popatrzeć, czy jest jakiś dobry rzegarz. Niestety nie ma. I Gibraltar, którym sprzedamy cegły. 10 cegieł sprzedamy. I tyle zrobimy. Wejdziemy do tawerny. No niestety jeszcze nie czas na to, żeby znaleźć lepszego kapitana. A ten kapitan wydaje mi się, że za niedługo już może osiągnie trzeci poziom, w którymś, któryś z atutów swoich rozwinie. Tutaj sprzedamy kawę z ogromnym zyskiem oraz owoce, bierzemy cukier, bawełnę. Sprawdzałem tutaj już tawernę Kartagina. Czy w którymś z miast tutaj potrzeba ludzi? Nie. Jakby było trzeba potrzeba, to bym po prostu ją wziął. Dobrze, tutaj możemy sprzedać kakao, ponieważ jest lekki zysk. Ja już zauważyłem, że je wożę i dalej nie było sposobności, żeby na nim zarobić. Także po prostu je sprzedam. Tutaj kupujemy owoce oraz deski. Oraz można kupić też przyprawy, wino, narzędzia. Nawet zrobiłbym tak, że sprzedałbym to 8 kukurydzy, tracąc na niej, żeby wziąć 8 więcej narzędzi, ponieważ na nich jesteśmy zarobić o wiele, wiele, wiele więcej. O, tutaj nie ma żadnych miast. No dobra. Tu jest coś? Jest. I oni mają głód, czyli bardzo chętnie przyjmą mi jedzenie. Ale mają bardzo dużo owoców, to nie wiem dlaczego mają głód. No ale dobrze, deski mi sprzedamy. I kupimy od nich trochę owoców. I trochę cukru, może tak, żeby oni mieli 10 i bawełny też, żeby im zostało 10. Dobrze, wracamy tutaj. Odkrywamy. Dalej, kurczę, tutaj nie ma naprawdę tak miast. Niemożliwe, możliwe, że tam coś ominąłem, za daleko pojechałem od tego, żeby odkryć może. Tutaj możemy kupić jedno wino i wejść do środka. Sprawdzić kapitana, słaby. Jest belice, w którym możemy sprzedać juty nawet 10 i cukru też 10. 10 sztuk owoców. Za to kupić 6 lin, 6 rumu, może resztę kakao. Dobrze. Lecimy dalej. Cancun, w którym potrzeba. Świetnie. Sprzedajemy wszystko i mamy już 33 tysiące. Do tego możemy sprzedać trochę rumu i trochę lin. Wydaje mi się, że możemy teraz odbić tak. Tutaj jest jedno małe miasto. Ewangelista. Nawet nie takie małe. O, tutaj sprzedamy liny. I sprzedamy kakao, ponieważ też tutaj bardzo drogo można je sprzedać. I kupimy papierosy. Owoce także i można również kupić od nich bawełnę. I teraz przepłyniemy jeszcze tym brzegiem, ponieważ tutaj też jest, tu jest miasto. O, dostaliśmy level, o którym wam teraz opowiem. Mamy nowa ranga żeglarz. Levelując postać, możemy, tak jak pisze, teraz możesz kontrolować dwóch kapitanów oraz posiadać jedno zezwolenie na budowę. Jedno zezwolenie na budowę już mam. Którym ceglarnia się wybudowała, ale brakuje dalej 6, tak jakby pracowników, także nie jest w 100% tak wydajna. Ale możemy kontrolować dwóch kapitanów. I w miarę levelowania będę mógł mieć więcej kapitanów i więcej zezwoleń na budowę w miastach będę mógł mieć. Także opłaca się, widzicie, levelować. Tutaj sprzedajemy dalej, handel się toczy. Sprawdzamy, czy jest... O! Witaj, czy masz własny statek? Ja swój straciłem podczas niedawnego sztormu. Na szczęście zdołałem się uratować, ale straciłem mój kufer, zawierając wiele z moich najcenniejszych rzeczy osobistych. Może mógłbyś postawić żagle i sprawić, czy mój kufer nie nosi się nadal gdzieś na morzu. Nagroda jest bardzo hojnie, bo mój kufer jest dla mnie niezwykle cenny.
To jest rząd paru tysięcy, my to zrobimy. Dzięki ci, nie mogę powiedzieć, gdzie dokładnie szukać skrzyni. To miejsce znajduje się gdzieś na południu od miasta Corpus Christ, niedaleko od wybrzeża. Musisz rozpocząć poszukiwania na tym obszarze. Zwróć moje rzeczy osobiste, zanim nadejdzie 24 maj, czyli mamy 20 dni. Corpus Christ. Nie wiem, czy mam odkryte niestety takie miasto, ale ono brzmi trochę mi po angielsku. Także będziemy musieli tutaj Anglię odkryć. Dobrze, to pojedziemy najpierw do Port Royal, który znajduje się na tej wyspie, dokładnie w tym miejscu. Sprzedając im cegły, sprzedając im papierosy, kupując od nich przyprawy, wino i jedziemy odkrywać angielskie miasta. Port of Prince, no nie, tego szukamy. Santo Domingo, tego też nie szukamy. San Juan, też nie tego szukamy, ale za to wydaje mi się, że możemy zrobić coś takiego, że kupimy sobie taki zestaw i sprawdzimy, czy w tym wielkim mieście może jest coś ciekawego. Widać, czy pocieszasz, który może zabrać mnie do miasta Charlestown. Też jakieś angielskie miasto. Charlestown. Nie będziemy go zabierać. Wiem, że to jest 5000, ale nie wiem niestety, gdzie to jest. Dobrze, więc lecimy dalej odkrywać. Este Tome. Nie potrzebują tutaj żadnych narzędzi wina czy przypraw. Este Martin. Już potrzebują narzędzi, także te im dostarczymy. Oraz trochę przypraw i wina. No i nie wiem. W sumie, może to sobie jest jakieś holenderskie miasto. Pisał, że przy wybrzeżu to może gdzieś tutaj będzie po prostu to. O, jest Izabela. No do Izabeli dobijemy. Zacmujemy, kupimy może nic w sumie. Tortuga. A na tortudze można sprzedać parę rzeczy. Tu nic nie ma. My szukamy Corpus Christ, Wyspy Turk, w których możemy kupić przyprawy, narzędzia oraz wino. I możemy jeszcze sprawdzić, czy jest coś w tawernie ciekawego. Mapa skarbów. No proszę. A więc wracamy do szukania naszego Corpus Christ, które szczerze nie mam bladego pojęcia, gdzie może być Libarta, której sprzedamy narzędzia. Tu sprawdzimy. Tu jest Havana. Tutaj możemy dokupić wino. Andoros. Tu na razie może nie powpływamy do tych, tylko. O, minęła misja. No niestety nie udało się jej wykonać, ponieważ. Nie wiedziałem, gdzie jest to miasto. Wielkie Bahamy. Dobrze, to postaramy się sprzedać teraz te wszystkie przyprawy oraz narzędzia. I powrócić do tutaj, do naszej Margarity. Ponieważ ja tutaj patrzę, że odcinek już trwa ponad 20 minut, także będzie najwyższa pora, żeby no, zakończyć. Jak tam? O, ale tu są piękne ceny. Wyspach Turk, raczej nie będzie Tortuga, Izabela. Możemy podpłynąć do wyspy Turk jeszcze na szybko. Wsiąść tych sześciu mieszkańców. No niby mało, ale zawsze coś. Zarobiliśmy właśnie 600.
sztuk złota. Tutaj sprzedamy parę sztuk. Nie kupuję nic, ponieważ chcę tam dopłynąć tak naprawdę na czysto. Żeby mieć po prostu pusty statek. Super, tutaj się trafiło. Tu możemy kolejny kawałek mapy skarbów. O, nasz już ma 3 punkty. Kolejny fragment mapy skarbów. Jeszcze może szybciutko możemy pobawić się, może znajdę ten. Tam ten skarb może nam się uda znaleźć. Wejdziemy sobie w ciennik mapy i mamy. I teoretycznie gdzieś to trzeba znaleźć. Wydaje mi się, że to będzie gdzieś w tej części. Lub w tej. Tak szybko oblecę mapę, bo wydaje mi się, że to jest piasek i woda. Znaczy piasek i kawałek lądu. Wydaje mi się, że to będzie gdzieś tutaj. Także na szybko tam popłyniemy. Wiem, że daleko, ale jeśli to jest tam, to nam się opłaci, ponieważ może tam być 20 albo 30 tysięcy sztuk złota. No chyba niestety jednak to nie tutaj. A tak mi się wydaje, że to było to. Tak, to by było to, tylko teraz gdzie jest ten skarb? Jest 8000. No i super. Praktycznie darmowe 8000. Ja wrócę w tym momencie do Margarity i pokażę wam jeszcze, jak działa wstawienie szlaku handlowego. A więc tak, niech tam tylko dopłyniemy. I robimy tak. Dopływamy do Margarity. Ponieważ mam trochę pieniędzy, to ja bym kupił mu może bryk, a ja będę miał bark. Dobrze, ty dostaniesz bryk i dostaniesz pinasę. To będzie jego, że tak powiem, cały konwój, trzy statki. Mapa morska, tak? Tutaj mamy i mapa morska i zaznaczałem mu szlak. Jak on ma wyglądać. Także ja bym chciał, żeby on wyglądał. Nie wiem, czy tak obejmie wszystkie, czy będzie za dużo. Maksymalna liczba. To zrobimy tak. I on będzie robił takie kółko z ominięciem Port of Spain, niestety. Ale wydaje mi się, że tak będzie dobrze. Teraz dajemy szlak kupiecki aktywny. I on powinien wypłynąć. I proszę bardzo, odpływa. I on sobie będzie tutaj pływał. Można sobie pozobaczyć. Kupuje, sprzedaje zapasy. Dzięki czemu nam zarabia. A my kupimy sobie słup oraz... Nie stać nas na bark. Chyba, że... Sprzedamy. Tutaj troszkę nie zarabiamy, ale potrzebowałem tych pieniędzy, żeby wziąć bark. Tutaj mamy... Och, nie mogę w to uwierzyć. Piasek radny, mój piękny statek. Zapewnij go flaszkami, rumy i odpłynę. Czy pomożesz mi znaleźć mój statek? Tu chyba będzie bitwa, także nie chcemy tego. Do miasta Tampa. Sprawdzę, czy mam Tampa. Jeśli mam Tampa, to możemy mu pomóc. Jeśli mamy odkryte miasto Tampa, to możemy mu pomóc za 5000. Tam popłyniemy jeszcze szybko w tym odcinku. Czy mamy odkryte miasto Tampa?
Niestety nie widzę, żebyśmy mieli odkryte miasto Tampa. Ale w takim razie ja dziękuję Wam za oglądanie, że byliście ze mną i zapraszam do następnych odcinków już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.